Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu, w którym e, chciałbym coś więcej opowiedzieć o tym tytule 800 najważniejszych słów w języku niemieckim. E, chcę powiedzieć dwie rzeczy: że byłem kiedyś przeciwko temu, że nie lubiłem tego pomysłu. Potem, po kilkudziesięciu latach pracy jako nauczyciel, doszedłem do wniosku, że można taką listę zrobić. To jest druga informacja. I trzecia informacja dla Was jest taka, że mam taką listę i chciałbym się z nią podzielić, jeżeli ktoś będzie chętny. Takie listy z czasownikami, ze słówkami z... można zestawić i ja je mam, słuchajcie, w Quizlecie, w aplikacji Quizlet. Linki do tych, do, tych, do tych lekcji są w opisie filmu i są również w pierwszym komentarzu pod filmem. Jest to dostępne w aplikacji Quizlet. Dostęp do tego możecie uzyskać rejestrując się na Quizlecie. I żeby zobaczyć jak to działa, ja zwykle uczniom chętnym, żeby chętnym tych tym, którzy chcą zobaczyć jak to działa. No to wpuszczam do Quizleta na dzień 2 i potem się decydują czy chcą zostać czy nie. Dostęp do tej aplikacji to jest 20 zł albo 30. Jaka jest różnica? Dostęp 20 miesięcznie to jest normalny dostęp do wszystkich lekcji, bez żadnych ograniczeń. Kwota 30 zł umożliwia, jakby daje dwa nowe, dwa nowe bonusy, mianowicie uczniowie na progu płacący 30 zł dostają lekcje w formie plików PDF do wydrukowania. Nie? czyli możecie sobie te lekcje nie tylko w internecie na komórkach czy na komputerach sobie ćwiczyć, ale możecie dostać papier do wydruku eee, robię to na bieżąco i też na prośby robię też wydruki na prośby uczniów typu, że chcą mieć jakąś lekcję, którą widzieli chcą mieć w formie papierowej i na prośbę mailem ja im to wysyłam nie jest problem i też w tym progu 30 zł eee, ten bonus nie dotyczy już za te 30 zł. Nie dotyczy to Quizlet, tylko dotyczy to YouTube'a mojego, mojego kanału na, na kanale właśnie, który oglądacie, że możecie mieć dostęp do filmów, które są niepublikowane dla moich uczniów, ale niepublikowane oficjalnie, tylko właśnie, tylko i wyłącznie dla tych wspierających, nie? Dostęp do tych lekcji możecie uzyskać, do lekcji Quizlet możecie uzyskać przez Patronite, wybierając właśnie próg 20 albo 30 zł, ja wam wtedy udostępniam te lekcje. Gdybyście się wahali i chcecie. No nie chcecie kupować, bo nie wiecie, czy wam się to spodoba, czy wam to się ten temat, to zarejestrujcie się na, na Quizlecie bez wpłaty, dajcie mi informacje ja was wtedy e, Wtedy wpuszczę 2-3 dni, rozejrzyjcie się po quizlecie, co jest w środku, i wtedy zadecydujecie, co dalej, nie? Dobrze, słuchajcie, chciałbym Wam pokazać, jak ten quizlet działa od środka, jak to on funkcjonuje. Nie? I tutaj e, mam swoje zestawy, e, wejdę w zestaw i chcę Wam zrobić to na przykładzie. Czas e, lekcji z 500 z z e, rzeczownikami najważniejszymi, moim zdaniem, które właśnie mam, zrobiłem. Tak wygląda po otwarciu, lekcja po otwarciu bezpośrednio. I teraz tak. U góry macie Weltraum, macie znaczenie Kosmos i klikam to właśnie, to przestrzeń białą tam nad Weltraum, teraz, o, i pokazuje się rodzajnik. Gdy klikam to ponownie, Wraca. I tutaj e, u góry, jakby nad lekcją, przesuwając teraz te, 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 te prostokąciki w lewo, pokazuje następne rzeczowniki. Wakuum, próżnia. Klikam u góry w tą białą przestrzeń i się odwraca, nie? Rodzajnik, rzeczownik, rodzajnik, rzeczownik. I to jest u góry to jest jakby taka, taka pierwsza część, pierwszy sposób e, e, robienia tej lekcji. taka m, zapoznanie się w ogóle z materiałem, nie? żeby w ogóle zobaczyć, co w tej lekcji jest Millzczas. I tak dalej. Przesuwam w lewo teraz. kciukiem, palcem przesuwam ten prostokącik w lewo i daje mi przestrzeń następną. Jak widzicie, tych rzeczowników jest 500. Dokładnie 501, bo tutaj na dole, jak macie moje logo, Martin de Simons, nauczyciel, na środku to jest 501. Nie? ale już tu nie chciałem wchodzić w jakieś niuansiki, e, w pojedyncze liczby, tylko że tak powiem, zgeneralizować do liczby 500, żeby było wiadomo, ile tego jest. I teraz e, możemy, pod spodem widzicie takie formy, prostokąciki, ucz się, fiszki, pisanie, dopasowania i test. I chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają te ćwiczenia? Czyli, co robiąc, jak, jaki tryb nauki, bo ja to nazywam trybem nauki, wybierając poszczególny tryb, co uzyskujemy i w jaki sposób możemy się uczyć? Ja proponuję fiszki. Klikam tym po prawej fiszki, ten prostokącik ciemno-granatowy no z takim jaśniejszym tłem. Kliknąłem. I słuchajcie, wygląda to tak, że jest rzeczownik. Jest znaczenie, jest znaczenie polskie, wiadomo. I teraz gdy kliknę palcem w tej przestrzeni gdzieś albo nad dona, wskakuje mi druga strona, pokazuje się rodzajnik D. Gdy klikam ponownie dotykam ekranu palcem, znowu wracamy. I tak taka zabawa. No. Co możemy tutaj zrobić? Po lewej, jak jest proste kącik, ta fiszka z nazwą, mam cię po lewej stronie u dołu głośniczek. I w momencie, gdy ten głośniczek kliknijcie, 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 kliknijcie. Się zęknąłem. Jak klikniecie, oczywiście, że tak, tak, wszyscy macie rację. No to y, usłyszymy wymowę niemiecką. Fiszki się uczymy w ten sposób że teraz dotykam kciukiem w przestrzeni tak pod, pod grzmot. Nie? I teraz mogę w prawo to, widzicie, o góry się, o góry się pojawia, rozumiem. A jak w lewo, to uczy jeszcze raz. Chodzi o to, że możecie, że Wy dokonujecie tego sortu tej fiszki. Czy wrzucacie ją w prawo, jakie słówka, jako do kategorii słówka rozumiem, czyli po prostu umiem to, nie muszę więcej powtarzać czy też e, z, w, klikacie w lewo. Zróbmy sobie done jako prawidłowe, czyli w prawo i pokazuje się kolejny rzeczownik, arm, ręka. Klikacie, dotykacie ekran pod, akurat ja to robię pod arm gdzieś tutaj, widzimy rodzajnik DA. Klikam ponownie, pokazuje się rzeczownik i z polskim tłumaczeniem, nie? I załóżmy, że tego nie widziałem, nie widziałem, że jest DA i wtedy decy decyduje się na ruch w lewo. I jak widzicie, no po prawej macie na dole takie kwadraciki zielony, i po lewej żółty, i tam jest cyfra, i ta cyfra oznacza ile fiszek jest w kategorii wiem, czyli zielona, a ile na żółto, czyli nie wiem. Feuerwehrmann, znaczenie strażak. Wiadomo, że jest facet, czyli musi być rodzajnik D. Klikam i macie rodzajnik. Nie? I oczywiście, zakładając że to widzieliśmy. Dajmy w prawo. Ok. Jakie możecie tutaj opcje? Pod spodem macie takie taką ikonkę zakrągloną, takie wygląda jak taka tabletka. Opcje, klikacie i możecie tutaj tasować u góry, czyli jakby kolejność tych fiszek zmienić, odtworzyć dźwięki. I to jest właśnie takie ważne, bo to jest konfiguracja fiszki. Przód jest albo pojęcie zaznaczone, albo definicja. Nie? To chodzi o to, że możecie uczyć, jeżeli jest pojęcie. To znaczy, że uczycie się tak, jak to ja stworzyłem oryginalnie, czyli rzeczownik niemiecki i polskie tłumaczenie. A definicja to jest rodzajnik. Ale możecie się uczyć od, w, tym, w przypadku tej lekcji to nie ma najmniejszego sensu, ale przy innych owszem. Mianowicie, od definicji, klikając definicję, oznacza to, że uczycie się od tej drugiej strony. Czyli tak, jakbyście mieli rodzajnik der, co jest w tej lekcji zupełnie bez sensu. Natomiast lekcje, przy których są Rzeczowniki, albo znaczenie, albo zdania, to owszem, miałoby sens, nie? Tutaj dajmy pojęcie, zostawiamy. Zresetuj fiszki, to jest pojęcie, to się robi coś takiego i wtedy się ustawiają rzeczowniki w innej kolejności od zera. Ok? Dobrze, wracamy do. Do lekcji i jesteśmy przed wyborem kolejnego trybu nauki. Wybierzmy sobie opcję Ucz się. Ucz się. Tutaj naciskam ją, puszczam, poszło. Zanim tutaj, co, co mi wyskoczyło, to ja już to wszystko ustawiłem. Dlatego chcę Wam pokazać, jak to ustawiłem. U góry, po macie zębatkę ustawienia, klikacie to. I teraz patrzcie. No, dźwięk chcecie albo nie, to ja nie chcę. I teraz jest ważne. Odpowiedz przez pojęcie lub definicję. W, w trybie ucz się polega to na tym, że jak ustawiłem definicję jako na ciemno niebiesko, czyli jako aktywny, to patrzcie, rzeczownik jest u góry. Ten, ten docelowy, ten, ten pierwszy, który jest na pierwszej stronie fiszki. Natomiast macie do wyboru trzy rodzajniki nie? i wybieracie właściwy. Oczywiście w tym przypadku Weltraum ma rodzajnik D. Klikacie D i wyskakuje informacja, świetna robota. Vacuum ma D. Milstrasse ma D. Zonę z ma madas. I teraz, słuchaj, i to u góry, jak widzicie, jest taka ciemna niebieska linia, ona się przesuwa z każdą fiszką. Zonę madi. I to się przesuwa. Żeby to ustawić, musiałem wskać, przepraszam jeszcze raz, zębatkę naciskam. I zaznaczyłem definicję aktywną, a pojęcie nie, nieaktywne. Co, co zrobię, gdy będzie odwrotnie? Pojęcie będzie aktywne, a definicja nie. Wracam. Jak wracam do lekcji, u góry przy opcji jest strzałka w lewo, w, w lewym górnym narożniku. I tą strzałkę klikam, nie? I patrzcie, w tym momencie macie rodzajnik u góry i, i rzeczownik. Możecie tak się bawić, nie? Natomiast tu mamy sytuację, że. O że możecie mieć e, dwa rzeczowniki z tym samym rodzajnikiem. Himmel jest der, Lejbea jest das, Licht jest das i das, Nie das. E, akurat Licht pasowało. Nie, Lejbea jest die. przepraszam, się rozpo, rozpędziłem. Der, Opfer jest das, Schatten jest der, Himmel jest der i Fische jest die. liczba mnoga. I nie wiem, czy to der jest pod Schatten czy pod Himmel. Szczelam. Himmel. I chodziło o Schatten. I tu, że tak by Ucząc się w tym kierunku jest bez sensu. Ja znowu wchodzę na zębatkę do góry i wracam do pozycji e, definicje aktywne, nie? I słuchajcie, w tym trybie ucz się. E, ta, tutaj macie na środku rodzaje pytań, i są trzy rodzaje pytań: fiszki, pokaż fiszki, pokaż, pokaż pytanie wielokrotnego wyboru i pokaż pytania pisemne. I teraz uwaga. Fiszki zawsze wyłączam, ponieważ fiszki to jest osobny tryb nauki. Nie? Kojarzycie, że tam jest do wyboru między innymi fiszki. Możecie te fiszki włączyć w trybie ucz się. Ale sobie mówię, no skoro robię ucz się, no to nie robię fiszek. Dlatego fiszki wyłączam. Pytanie wielokrotnego wyboru to jest to, co teraz robimy. To jest jakby właściwa nazwa tego trybu ucz się, według mnie. Że ucz się to tak naprawdę jest pytanie wielokrotne, wielokrotnego wyboru. Natomiast możecie sobie włączyć. Akurat przy rodzajnikach to jest dobre, bo przy krótkich słowach owszem to działa. Jak chcecie, że możecie sobie jeszcze włączyć pytania pisemne. Ja sobie ja wyłączę pytanie wielokrotnego wyboru. I zostawiamy pytania pisemne, okej? Okay? Chcę wam pokazać jak to działa i wracam do lekcji. U góry przy słowie opcje strzałka w lewo i co musicie tutaj wpisać, po prostu Weltham rozajnik I tutaj wypisanie z klawiatury DEA jest, myślę, że prostym zabiegiem. Nie? I OK. Jak jest problem, znowu piszę DA, i OK. Jak jest problem przy tego trybu, przy tym trybie nauki, słuchajcie, nie wiecie, czy dobrze napisaliście. Nie? Także ogólnie dosyć Dosyć słaba opcja, bo, bo nie wiecie, czy dobrze. Zobaczmy do końca, dobra, das System, zonen System, słońce di. ja to wpisuję z klawiatury i myślę sobie, że tr wpisanie trzech literek to nie jest problem, e a jest jakaś tam forma pisania. OK, i jest podsumowanie ostateczne, co było dobrze, co źle. Wyszło, że dobrze wszystko, ale żebyście wiedzieli, że taka opcja jest i tak to działa, nie? Napiszę kontynuuj, sobie to kliknę, ale dobra. I teraz wracamy, słuchajcie, do ustawień, przepraszam, klikam zębatkę, nie? Żeby było jasne, u góry. I jestem, rodzaje pytań, i zostawmy sobie pytanie pisemne. Natomiast włączmy wielokrotnego wyboru, tylko i wyłącznie wielokrotnego wyboru. Nie? I nauka przez definicję. I wydaje mi się, że ta opcja Ucz się y z tym tematem, czyli rodzajniki, jest chyba najbardziej taka adekwatna i naj naj najprzyjemniej się to robi. Szatny, dea, klikacie na ostatnią wersję. Szczean, dea, Planet, da, Mond, der, Komet, der, Schwarzesloch, das, Atmosfera, di No i, to, i macie, y, możecie kontynuować, bo to wiadomo, no, lekcja się składa z 500 rzeczowników, to tych opcji macie tutaj sporo. Możecie kontynuować i się bawić. załaszczow der, Luft, die. Himmel, da. Wolke, di. Eade, di. Ekwator, da. Pamiętajcie, ekwator to jest równik, a jednocześnie ekwador to jest państwa, nazwa państwa. To jest ciekawe. Meridian, da. Ok, dobra. E, to była forma. Ucz się. U góry jest po lewej x, naciskam go, wracam do opcji wyboru. Trybu nauki. Ucz się robiliśmy, fiszki robiliśmy. Pisanie, ogólnie, to jest podobna rzecz, którą robiliśmy przy Ucz Pamiętacie, przy opcji, napisy, pisanie. i pisanie. Jak, jak to wygląda, że z Reigen wiem, zaznaczam knochenkość, DA. Jakby musicie sami sobie dopowiedzieć, jaki jest rodzajnik. Klikacie, wiem, albo nie wiem. Nie? Wtedy do, wieś, das. I teraz klikam, zobaczę odpowiedź. Hunga, głód, da. I sam muszę sobie to powiedzieć I, i jakby wiecie, sumienie, nie? Czy wiem, czy nie wiem. I wiem, nie? Da. Betruga, oszust, wiadomo, że da, bo facet. I tak dalej, nie? I teraz następna runda. Tak wygląda, słuchajcie, i ksiąg nacisnąłem teraz. W forma pisania. Dopasowanie jest bardzo fajne. Mianowicie klikacie do pasowania i to jest forma gry. Rozpocznij grę. I teraz polega na tym, że klikacie D i klikacie rzeczownik, który ma ten rodzajnik. Na przykład Keizer ma. Pasuje. I to znika teraz. Scheunen 100 doła ma oczywiście D, bo ma końcówkę E. Krankheit ma D. Freund ma D. Die Fabrik i das Trampolin. Zagreischchte das, Kombi zaange, Kombinentkinll ma en Di, Halterstelle ma Di, Spit zou ich zezabawka ma das, w äh, Welttra ma der, jae ma di i atmosphär ma Di Zagreischchte das. Familie ma di, Mont ma der, Hut ma der, pestste ma Di, Treppenhaus ma das I Freund ma der. Schaten ma der, Bau ma der, Mantel ma dea, strejce ma di, liczba mnoga, bret, deska i haus das. E, to jest takie coś, nie? Opa, dziadek, możecie się tym bawić jakkolwiek bądź. Di ma oczywiście pupę, das ma wasz becken, ma buntstift i król też jest D. Kind ma das, Sichel ma die, Schraubenzieher schrauben ma der, Junge ma der, Möglichkeit ma die, Finger ma der, Zahn ma der, tur ma der, Strom ma der, Karusel ma di. O, pomyliłem się. Dobrze, Pani Marciniak. Sekunde ma di, i das ma land. To są dopasowania, nie? I test, eee, nigdy tego nie robiłem. No, znaczy że robiłem raz, czy tam dwa. Natomiast licznik pytań, natychmiastowa odpowiedź, załóżmy, że chcemy, uczenie się przez pojęcie, niech będzie. I tutaj możecie, słuchajcie, wybór zrobić. Jedyna taka rzecz, której nie było, zobaczcie sobie rodzaje pytań. Prawda, fałsz. Jakby tego trybu nie było jeszcze i możecie sobie to pod tym względem zrobić, bo wielokrotny wybór tak naprawdę to macie forma ucz się i pisemne macie pisanie, tak jakby macie osobne tryby na te nie? Także wyrzućmy sobie wielokrotny wybór i pisanie. Zostawiamy, prawda, prawda fałsz i rozpocznij test. Nie można rozpocząć. Okej, okay. ciekawe pytanie, ciekawa sytuacja. Teraz dorzuciłem definicję. Duszę, Prawda czy fałsz? Oczywiście, że fałsz. Szlitszue. Łyżwy. Prawda czy fałsz? Oczywiście, że fałsz. Pfane. Di. Prawda. Bo maszynę. Das. Fałsz. Flos. Stratfa. Praw... Nie. Fałsz. Eee, dobrze. Jest das. Beerdigung. Pogrzeb. Oczywiście, że fałsz. Wszystkie ungi mają di. Hals, szyja, ma prawda. Szylf, czcina. E, tu zwąpiłem, tu zwątpiłem. Ok, napisałem, że prawda. Ziesiel ma di, czyli fałsz jest. Szpatr jest der, czyli prawda. Bret ma das, czyli prawda. Weltraum ma czyli prawda. Hake, grabie, czyli di, prawda. Augenwimper, powieka D, nie, ma D, dlatego to jest fałsz. Eke, narożnik D, prawda. Fingerkuppen, D, tak, bo to liczba mnoga jest. Schlitten, sanki ma D, dlatego D to jest fałsz. Fea, zapięta, ma D, prawda. Taufe, chrzest, ma D, a nie der, czyli to jest fałsz. Schloss, jest zamek, czyli das, prawda. Ok. Stwórz nowy test. Szlefę to te skroń. Ktoś z Was wiedział w ogóle, że tak jest. <grych> di oczywiście, że tak. Prawda. Pacjent. Pacjent jest D, męski, czyli to jest fałsz. Włoce ma di. Prawda. Stokweg ma das. Czyli. Prawda. Dobra. Wycofuje się z tej lekcji. Natomiast jeszcze wam chcę pokazać zestawienie bardzo ważne w tym moim. To jest 100 najważniejszych rzeczowników w języku niemieckim. Wpisuję tylko cyfry, jak będziecie w zestawieniu i będziecie szukać, to będzie mało łatwiej. 100 najważniejszych czasowników z odmianą w czasie przeszłym złożonym. Natomiast tutaj 417 to jest ta sama ilość, mianowicie odmiana w czasie, czasie teraźniejszym. I to chcę, chcę Wam pokazać, e, jak to wygląda. Chodzi o to, że wiele czasowników ma przegłos, zwłaszcza przy zajęku do, a, z. dzieją różne rzeczy. No to pokażę Wam, o co chodzi. Weźmy sobie fiszki, albo nie, ucz się weźmy sobie. Otwieram ucz się. E, tu trzeba szybka nauka, no niech będzie wszyscy, zapamiętywanie, zapamiętanie wszystkiego wybieram, nie mam ustalonej daty, nowość, no znam trochę, załóżmy, że znam trochę. I teraz rozpoczynam, rozpocznij i teraz jest być sprawdzę, chcę zapamiętać, zobaczyć, jakie są ustawienia, wchodzę w tą zakładkę tutaj, no, w zębatkę, przepraszam, przez niemiecki się uczę, wyłączam personalizację, bo ta personalizacja powoduje, że nie mogę, nie mogę wybierać sam. I teraz, jak nie mam personalizacji, to patrzcie, co, co, co mam do wyboru. Mogę wybierać rodzaje pytań, Pytana, czy te, chcę pytanie pisemne nie chcę pokaż pytanie pisemne usuwam daję na nieaktywny dźwięku nie chcę przez polski czy przez niemiecki ja proponuję e, e, przez niemiecki zostawmy na razie i wam pokażę jak to się dzieje dobra e, u góry e, przy opcje e, przycisk w lewo robię to teraz jest czasownik być wiadomo sein jest ja jestem ich bin ty jesteś dubyst. On jest jest. Er Bądź zaj. Bądźcie zajt. Zajet. Oczywiście. Mieć ham. I kontynuujemy. Czyli tutaj macie odmianę tych 100 czasowników przez osoby. I dlatego tych, tych fiszek jest tam 400 parę, No, bo każdy czasownik ma odmianę. Być, ja jestem, ty jesteś, on jest. I już mamy cztery, nie? Ja mam, ich habe, ty masz, du hast. ona ma, sie hat. Móc, können, ja mogę, ich kann, on może, er kann. Ty możesz dukanst i tyle, OK? To jest opcja, kiedy mieliście czasownik tutaj w opcji ucz się. Mieliście tutaj w ustawieniu. Niemiecki na dole, czyli a dajmy sobie teraz polski wywoławczo, a niemiecki chowamy jako nieaktywny. Co się dzieje? U góry macie czasownik mysn i musicie polski odpowiednik dopasować. Wiadomo, że musieć. Iśmus mus, ja muszę. Trzecia pozycja. Zimus, ona musi. Czwarta. Du musst, ty musisz. Pierwsza. Woln, chcieć. Ich will, ja chcę. Er will, on chce. I tak dalej, nie? To, I to decydujecie właśnie w tej formie jak macie lekcje i tutaj wchodząc w ucz się. I tutaj decydujecie za pomocą tej zębatki co ma być pierwsze. I ile czy macie mieć do wyboru polskie polskie słowa czy niemieckie. Możecie włączyć obydwie i będzie wtedy mieszanina. Myślę że to jest najbardziej takie poprawne. Nie? Eee, czy tutaj pisanie, pytanie pisemne bym sugerował? Nie, bo, bo możecie oczywiście, tylko to jest wpisywanie, wiecie, całych zdań, nie? To trochę trwa. Eee, fiszki. Włączam fiszki teraz. No to sama zasada, nie? On może wolno mu, chodzi o EADAF. EADAF. Klikam fiszkę, odwracam, jest w prawo, dobrze. Odebrać, iść po, abholen, klikam, yy, wym ta wymowa, dobrze, abholen, w prawo, ja mam na sobie, ich habe an, dobra, ty siedzisz, du sitzt. wyłączyć, ausschalten, w prawo, zmieniać, ändern, chyba miałem, o, wechseln, to jest w ogóle temat, na vloga. Czym się różni Endern od Wechseln? Załóżmy, że źle w lewo. On się zastanawia. Er überlegt. W prawo. On zmienia pracę. Er wechselt Arbeit. Die Arbeit. Okay. To jest fiszka, nie? Pisanie sobie odpuśćmy i dopasowania. Na przykład gotowe do gry. Co tu możemy ustawić? Definicję, pojęcie, tak, to nie ma znaczenia. Wracam. Antworten, odpowiadać, on zna. Er kent. Eee, <grywa> Pomyliłem się. Kent. Zostańcie. Bleibt. Pożyczać. Lajem. OK. I tu macie ilość sekund poszczególnych osób. Nie? Ja tracę ich verliere. On kupuje. Er kauft helfen, pomagać. Dostać becom erwartet, czeka, zwiel die Größe, ona wybiera rozmiar. I taka zabawa. To są dopasowania. I wracamy do ostatniego, do testu. Test proponuje fałsz, prawda? Zostawić, a wielokrotny wybór na szaro i pisemny na szaro, ponieważ tego, no, znacie to przecież, nie? No, rozpocznij test. Ty żyjesz. Du lebst. Tak. Prawda. Ty studiujesz. Du studiast. Prawda. Ty próbujesz. Du próbijest an. Eee, nie. Fałsz. Ja dzwonię. Ich rufe an. Prawda. Ja idę. Ich gebe. Fałsz. Ja wiem. Ich lege. A ma być ich weiß. Czyli fałsz. On pożycza. Er Jest. Prawda. Ty wyłączasz. Du schaltest aus. Prawda. Ty siedzisz, du wirst, to jest czas od werden. To ma być du sitzt, czyli to jest fałsz. On decyduje, nie, uh, uh, entscheidet. A to jest das gate raus. To jest nieprawda, fałsz. Szukam, ich suche, a nie ich frage. Fałsz. Ty od, odwiedzasz, du bekommst, to jest od, dostajesz. Antwort jest uh, fałsz. Wyłączać, ausschalten. Tak, prawda. Stracić, przegrywać, Ferlieren, prawda? Jeść, Sterben, jeść to jest Essen, a Sterben to jest umierać, czyli to jest fałsz. Zanieść, przynieść, fliegen, to jest, fliegen, to jest latać, zanieść, przynieść to jest Boeing, czyli to jest fałsz. On rozmawia telefonicznie, telefoniat, prawda? Ty się uczysz, to byłoby doleanst, a nie duwąst. Duwąst to jest mieszkasz, fałsz. Ona zdejmuje, zit. Sie Duci jest aus. Duci to Ty, ty zdejmujesz. Fałsz. Ona sprzedaje, zi prawda? Nie? Tak wygląda test. Dobra. Myślę, i każdą lekcję możecie tak przerobić w ten sposób, stosując poszczególne tryby nauki, jakie tutaj macie do, do możliwości. Dzięki. Pozdrawiam. Hej.